Ocenianie w systemie Moodle. Dziś postaram się wprowadzić Państwa w bardzo rozbudowany system oceny, który jednocześnie można wykorzystywać w bardzo podstawowej i prostej wersji. Platforma umożliwia ocenianie prac studentów zarówno w sposób automatyczny, jak i ręczny. Automatycznie oceniane są na przykład quizy, które mogą składać się z kilkunastu typów pytań, choć głównie prowadzący stosują tutaj pytania jedno lub wielokrotnego wyboru, czy też zadania krótkiej odpowiedzi lub dopasowania. Ręcznie natomiast ocenia się odpowiedzi przesłane na platformę w formie plików lub tekstu pisanego. Może on być pisany bezpośrednio w edytorze na platformie i tutaj najczęściej wykorzystywane są aktywności typu zadanie czy warsztaty. Choć jedynym ręcznie ocenianym rodzajem pytania w quizie jest esej. Teraz mała dygresja, która choć jest pośrednio związana z ocenianiem, to staram się o tym powiedzieć, gdy słyszę często o problemie przepełnionej skrzynki pocztowej wykładowcy i trudzie znalezienia w niej przesłanych kiedyś prac studentów. Otóż Moodle jest idealnym wręcz miejscem, aby ten problem rozwiązać. Zamiast szukać w swojej poczcie przesłanych przez studentów zadań pisemnych czy też sprawozdań, a następnie odsyłać im ocenę i komentarz tą samą drogą, wystarczy na platformie dodać składową zadanie, ustawić termin oddania oraz ilość punktów do zdobycia i wszystko będzie dostępne w jednym miejscu, włącznie z wystawioną oceną i komentarzem. Podobnie z tak zwanymi pięciominutówkami, sprawdzającymi przygotowanie do zajęć. Zamiast kartek i czasu poświęconego po ich napisaniu na ocenę, w Moodle odpowiednio przygotowane quizy automatycznie są sprawdzane w systemie. Tak wygląda ogólna tabela wyników. Widzimy, kiedy odbyło się podejście, ile trwało, jaki jest całkowity wynik i jak oceniono poszczególne pytania. Klikając na napis Podgląd podejścia, zobaczymy już szczegółowe informacje o konkretnym podejściu lub będziemy mieli wybór na obejrzenie innego podejścia. Jeżeli to konieczne, możemy tutaj zmienić ręcznie ocenę za pojedyncze pytanie lub dodać własny komentarz. Co więcej, każdy student może otrzymać inny zestaw pytań lub jednakowy, ale z wymieszaną kolejnością i pytań, i odpowiedzi. Jak więc oceniać na platformie Moodle? Oczywiście jest kilka możliwości, łatwiejszych i trudniejszych w realizacji. Wszystko zależy od tego, na ile chcemy, aby to Moodle poprawnie wyliczyło studentowi końcową ocenę w kursie. Najpierw muszą Państwo mieć świadomość, że system z reguły nie ocenia w skali od 2 do 5, tak jak są Państwo przyzwyczajeni, a w skali od 0 do 100, czyli w skali punktowej lub procentowej. Trzeba też wiedzieć, że system sam poradzi sobie z wyliczaniem oceny końcowej, o ile poprawnie ustawimy wagi za poszczególne składowe. Wypisałem Państwu, z jakich składowych najchętniej korzystają wykładowcy. Widać też, które standardowe elementy systemu mogą być w ogóle oceniane. Teraz postaram się Państwu przybliżyć metody oceny od wersji najprostszej. Najprostszą metodą oceny jest założenie, że wszystkie oceniane składowe w kursie są tak samo istotne, czyli mają taką samą wagę i wszystkim przypisujemy jednakową ilość punktów. Proszę przyjrzeć się na przykład. Tworzymy cztery składowe oceniane w kursie, przy czym wszystkie po 100 punktów. Oceniamy je w tej skali, a system sam wyliczy średnią ocenę i umieści ją w kolumnie oceny z całego kursu. Oczywiście suma punktów za pytania w quizie nie musi dać 100 punktów. System proporcjonalnie przeliczy punktację, nawet gdyby w quizie było tylko 5 pytań po 3 punkty za każde. Pod warunkiem, że zmienimy domyślne ustawienie za cały quiz z 10 punktów na 100. Trochę bardziej wymagającą, ale niewątpliwie poprawną wersją jest przemyślenie oraz ustalenie proporcji pomiędzy zadaniami w całym kursie i przyznanie za nie różnej ilości punktów w zależności od ich poziomu trudności. Czyli na przykład jeżeli są dwa zadania o różnym poziomie trudności, to należy za każde z nich przyznać inną ilość punktów i w takiej skali je oceniać. Jedno na przykład od 0 do 100 punktów, a drugie od 0 do 70 punktów. Wtedy student będzie wiedział, że trudniejsze zadanie będzie miało większy wpływ na ocenę końcową. Jeżeli zależy Państwu, aby przyznawać normalne oceny, czyli dać komuś 4 lub 4,5, można ustawić zakresy procentowe
które będą zamieniane na ich odpowiedniki słowne. Jak to zrobić? Należy wybrać boczne menu oceny, następnie rozwinąć kolejne menu i z niego wybrać opcję nazwy ocen wyświetl. Zobaczymy aktualnie ustawione zakresy. Możemy je edytować i w tym kursie możemy nadpisać globalne ustawienia i wpisać własne zakresy. One będą obowiązywały dla całego kursu, czyli dla wszystkich składowych. Jeżeli je ustawimy, naciskamy Zapisz zmiany. Od tego momentu będą obowiązywać już te zakresy do nazw słownych. To zestawienie pokazuje, jakie są domyślne wartości punktowe, jeżeli tego na platformie w naszym kursie nie zmienimy. Na przykład za quiz, niezależnie od ilości pytań i przyznanych za nie punktów, dostaniemy domyślnie w dzienniku ocen jedynie 10 punktów. Choć za większość składowych tą wartością domyślną jest 100. Tyle o punktacji. Teraz dwa słowa o miejscu, gdzie oceny trafiają, czyli o dzienniku ocen. Automatycznie każda punktowana aktywność pojawia się właśnie w nim jako kolumna. Natomiast jeżeli nie chcemy jej oceniać, należy w bloku Ocena wybrać opcję Żaden. I wtedy kolumna zniknie z dziennika, a składowa nie będzie miała wpływu na ocenę końcową. Rodzaj punktacji i jej zakres można zmieniać łatwo do momentu, gdy choć jedna ocena nie zostanie już wystawiona. Po tym fakcie niestety w pewnych sytuacjach można ją jeszcze jedynie przeskalować, ale nie da się na przykład zmienić rodzaju skali ze słownej na punktową. Można też ustawić tak zwany próg zaliczeniowy, który będzie określał minimalną wartość, która spowoduje uznanie tego elementu za ukończony. Po pierwsze, będzie on widoczny na zielono w wynikach, a po drugie, może spowodować dla studenta automatyczny dostęp do innej składowej w kursie. Mówiąc o coraz to bardziej zaawansowanych możliwościach dziennika ocen, możemy oceny umieszczać w kategoriach, dla których automatycznie wyliczana jest ocena cząstkowa. Na przykład można stworzyć kategorię sprawozdania, umieścić tam wszystkie tego typu zadania i poznamy wtedy średnią ocenę z wszystkich sprawozdań dla studenta. Jeżeli posiadamy kategorię, możemy ustawić, z jaką wagą dana kategoria wpływa na ocenę końcową. Możemy na przykład powiedzieć, że sprawozdania stanowią 30% oceny końcowej, niezależnie od tego, ile punktów za nie można zdobyć w stosunku do wszystkich punktów w całym kursie. Można też utworzyć kategorię samokontrola z wagą 0%, co spowoduje, że umieszczone w niej składowe w ogóle nie będą miały wpływu na ocenę końcową. I jeszcze jedna możliwość oceny na platformie. Można utworzyć składowe typu quiz czy zadanie, których niewykonanie nie wpłynie na ocenę końcową, natomiast może ją podnieść. Czyli takie zadanie dodatkowe dla chętnych lub właśnie chcących podwyższyć swoją ocenę. Aby ustawić ekstra kredyt, wybieramy w dzienniku ocen opcję ustawienia dziennika ocen na wysokości składowej, która będzie ekstra kredytem. Wybieramy modyfikuj, edytuj ustawienia i zaznaczamy opcję ekstra kredyt, po czym zapisujemy zmiany. Zobaczymy, że przy niej pojawi się oznaczenie. Dla osób już zaawansowanych Moodle oferuje również możliwość obliczania oceny końcowej według naszego algorytmu. Sami możemy wpisać działania, jakie mają zostać wykonane na wynikach z poszczególnych aktywności, aby wyliczyć ocenę końcową lub cząstkową. Jeżeli pojawi się taka konieczność, można dodać własną kolumnę w ocenach, która nie jest powiązana z żadną aktywnością w kursie, ale będzie brana pod uwagę w ocenie końcowej, na przykład za wykonanie jakiegoś modelu czy za pracę w terenie. Końcowe wyniki można eksportować do pliku,
i następnie importować w aplikacji USOS Web do protokołu zaliczeniowego. Oczywiście podczas eksportu muszą być podane odpowiednie pola. Podsumowując, można korzystać z podstawowych możliwości, jakie oferuje platforma, i brać pod uwagę tylko oceny z poszczególnych aktywności, samodzielnie ustalając notę na zakończenie zajęć, ale oczywiście można też utworzyć bardzo złożony system obliczania wyniku na podstawie wielu czynników, obecności, aktywności i tym podobnych, który wyliczy za nas wartość oceny końcowej. W dzienniku ocen możemy te same oceny pokazywać na kilka sposobów, albo jako zdobyte punkty, procenty, czy też oceny zapisane słownie. Jeżeli jakaś ocena przez pomyłkę zostanie źle obliczona lub wpisana podczas oceniania, można to skorygować, włączając tryb edycji i nadpisując ją. Wtedy będzie widoczna z innym tłem w dzienniku ocen. W specyficznych przypadkach można tworzyć własne skale ocen, zapisanych np. słownie, które będą przeliczać się na wartości liczbowe i wpływać na ocenę końcową. Liczę, że nie przeraziłem Państwa dużymi możliwościami platformy, gdyż nie trzeba ich wykorzystywać, ale dobrze wiedzieć, że takie są dostępne. Ten poradnik, z uwagi na jego tematykę, był trochę bardziej teoretyczny, choć starałem się pokazać, jak te opcje wyglądają na platformie. Oczywiście zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli Państwo są którąś z tych metod oceniania zainteresowani i chcieliby wdrożyć u siebie w kursie. Postaram się pomóc. Oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne poradniki, które będą już na pewno bardziej praktyczne.